Kinoszarotka w Kamiennej Górze zatrudnia tylko jednego operatora. Jest nim pan Stanisław Zieliński. Kinooperatorem jestem już 40 lat. To znaczy nie kinooperatorem, bo wpierw pomocnikiem. No i później dopiero po zdobyciu kwalifikacji zostałem tym kinooperatorem. Losy wojny rzuciły mnie tutaj na Dziki Zachód, jak to mówili wtedy, Warszawy, po powstaniu warszawskim, kiedy zostaliśmy stamtąd wysiedleni. Zamieszkaliśmy w Marciszowie. Tam też chodziłem do szkoły. I tam właśnie przyjeżdżały kina objazdowe, które podpatrywałem pracę tych kinooperatorów. Zawsze ciekawy mi ten zawód, no i w końcu zostałem kinooperatorem, ale zanim nim zostałem, no przeszłem wszystkie stopnie, pomocnika, drugiego kinooperatora. W przeróbce zacząłem pracować w 1956 roku. Oczywiście jako pomocnik. Do mojego obowiązku należało przywożenie filmów, pilnowanie aparatury czystości, sprzedaż biletów, gdyż wtedy było dużo ludzi w kinie i były przedsprzedaże, odwożenie filmów, no i jednocześnie konserwacja aparatury i urządzeń kinowych. Później, kiedy zostałem już kinooperatorem, no to już był rok 59. Zostałem powołany do wojska, gdzie też oczywiście byłem kinooperatorem, tu w Wieleniej Górze, w Wielkiej Wojskowej KWW. Później kino poszło, po powrocie z wojska, Kinoszarotka poszło do remontu i w tym czasie pracowałem w kinie Polonia w Wałbrzychu. Tam pracowałem 2 miesiące ze swoim szefem, panem Józefem Paluchem, który jeszcze do dziś pracuje w kinie Gdynia w Świdnicy. Dzięki któremu właśnie dostałem te dobre szlify jako kinooperator. Jestem czwartym operatorem w powojennej historii naszego kina. Kinoszarotka. Gdybym miał jeszcze raz wybierać zawód, wybrałbym właśnie ten zawód kinooperatora. Mimo że jest mała frekwencja w kinie i mało ludzi przybywa do nas. Po prostu lubię ten zawód. Dzień dobry, Zieliński kłania się z kina. Przyszły filmy? Tak, to dziękuję, to zaraz przyjedziemy. Widzieliśmy filmy z wózkiem, potem motorowerem. No a teraz już od miesiąca czasu poza maluchem, bo już zdrowie wysiadło, zresztą to już lata. No i zresztą trzeba sobie jakoś ugadniać tą zgodę, robić jakąś, nie? No i trochę ten maluch już pomaga nam zawsze.
Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem pokwitować film za mnie. Dziękuję. Powiedz o tym, tak? Proszę bardzo. Filmy musimy odwozić sami, dopilnowywać, gdyż w innych kinach już ginęły kopie po prostu. Rolki stały wyjęte z pudełka, jak na przykład filmu Ksiądz. No i dystrybutor musiał nową kopię dostarczyć. Dlatego te pokwitowania i ten dosyć mocny takie pilnowanie jest konieczne. No, musimy sprawdzić film, bo z innego kina otrzymaliśmy, nie wiemy w jakim stanie on jest, czy jest przewinięty, czy nie. No i zobaczyć, czy wszystkie sklejki są dobre. Zamocować znaki, ponieważ mamy aparaturę automatyczną, więc przy naklejeniu folii następuje samoczynny rozruch projektora. Ułatwia po prostu pracę. No i dlatego na każdy film staram się właśnie nakleić tą folię. Kiedyś to jeszcze trzeba było nieraz wycinać coś, no ale to wtedy jak raz otrzymaliśmy kronikę filmową. Wtedy akurat był tam w Czechowicach pożar duży, a tu była reklama nowo zakupionego sprzętu gaśniczego. No i przyszło polecenie, żeby to wyciąć. No i musieliśmy wyciąć. Kronika była krótsza, no po prostu, żeby ludzi nie denerwować, że sprzęt był, można było kupić, a nie kupiono go. Teraz w rękach się wyczuje jakieś naderwanie, no to się go naprawi. To jest dosyć dużo metrów, bo to jest 600 metrów. Widać rysy, czy są, czy nie ma, czy jest zgodny stan z metryką kopii filmowej, co każdy film posiada. Ale to widać, że kopia jest dobra, zgodna z metryką, nie ma żadnych draśnięć. Kiedyś to jeszcze było trzeba liczyć klatki, bo niektórzy operatorzy wycinali na gusów po prostu i potem drugie kino, które otrzymało kopię, nie było. Nie miało już tych scen. No obecnie teraz już nikt jednak się tym już tak nie interesuje mocno, bo kopie nie mają już wycięć, nie wycinają operatorzy. Raczej przychodzą dobre. To jest bardzo dobra kopia.
I tak trzeba każdą jedną rolkę sprawdzić. No i potem można spokojnie wyświetlać. Chyba, że jakiś brak światła, no. Same filmów robimy na bieżąco, zależy oczywiście jak dostaniemy afisze, bo to z tym też są kłopoty. Szkoda tylko, że te afisze są nam zaklejane. Dostajemy mało. No, niekiedy dzieci zerwą, tarcie zaklejają różnymi ogłoszeniami. Może jakiś czas to wisi. Kiedyś Kamienna Góra posiadała 3 kina. To znaczy kino Odzieżowiec po sąsiedzku, drugie kino Śnieżka koło kościoła, no i nasze kino. Potem z biegiem czasu kina, no ze względu na frekwencję, likwidowały się. Tak, pierwszy zlikwidowali kino Odzieżowiec, później kino Śnieżkę. Kino Szarotka została. Oczywiście nie była przystosowana do wyświetlania filmów panoramicznych, więc ponieważ miała wąską scenę, w tym czasie odbył się remont kapitalny, a kino w międzyczasie było na ulicy Jeleniogórskiej w sali widowiskowej. U góry była aparatura, no jest ze starego typu. Z ciekawostek przed przebudową to należy zmienić to, że posiadała piękny ekran perełkowy, no ale został zniszczony przez żołnierza, ponieważ tu kiedyś kino było zaraz po wojnie dla żołnierzy radzieckich, więc oni kiedy się wyprowadzali, przecięli ten ekran, no później trzeba było go już malować i te efekty wszystkie znikły. Teraz kino po tym remoncie w 1964 roku od czasu do czasu jest malowane. Oczywiście na to trzeba dużych nakładów, no a przy takiej ilości widzach, no nie mamy ich. Z przeprowadzką kina na ulicę Jeleniogórską wiąże się taka zabawna historia. Tam przyjeżdżały różne teatry, no i zawitał też ze swoją sztuką dwoje nachłyśtawcy, Zbigniew Cybulski. Ponieważ ludzie wyszli w połowie spektaklu, Cybulski pyta po odsłonie, gdzie oni są. Wyszli. Bardzo się zdenerwował, no dla mnie to wyglądało bardzo śmiesznie. Aparaturę to mamy dobrą. No już sporo lat, no bo to jest 70. rocznik, ale dobra. Czyli kina wrocławskie nie mają lepszej. Jeleniogórskie. To jest aparatura ksenonowa naszej polskiej produkcji, łódzkie zakłady kserotechniczne.
Nie, ona wala. Wystarczająco mocny światła, mam mocny dźwięk, ale jest dla potrzeby, także nie mamy kłopoty z sensjami zapasowymi. Także tylko żeby widzieć, to możemy kręcić przez cały dzień. Te czyszczenie aparatury to codziennie czyści się całą aparaturę, ale takie części na przykład jak z której przychodzi taśma filmowa, to po każdej rolce trzeba czyścić ze względu na to, że zbiera się i twardnieje ten kurz i rysuje kopię filmową. Dlatego po każdej rolce musimy wyczyścić bieżnie. A ponieważ wszystko się tuży, jak już widać, po każdym poprzednich projekcjach dniach, no to czyści się aparaturę przed przystąpieniem do pracy, a później rolki czyści się po każdej, prawda, zejściu szpuli. No i tą kopię, którą żeśmy sprawdzili, musimy wyświetlać teraz. Wjeżdżamy do części takiej kontrolnej, żeby nie obciąć obrazu. To jest pierwsza rolka filmu. Każdy film składa się przeważnie z 5, 6, 7 rolek. Zależy od metrażu. Ten akurat ma 6 rolek. Po 20 minut, 2 godziny. Do końca lat 90. jeszcze frekwencja w kinie była dobra. Teraz już 90. lata źle, po prostu źle. Nie wiem, czym to jest podyktowane, przecież kasety przejadły się już. A w kinie jednak projekcja jest lepsza i dźwięk, i warunki do oglądania lepsze. Niedawno jeszcze istniała realna groźba zamknięcia kina. No ale jakoś udało się uniknąć tego. Jak długo? Nie wiem.